Ulica Zdrojowa była zamknięta od godziny 7 rano. Pracownicy wodociągów naprawiali awarię. Pracownicy zamykają zasuwy, aby woda nie wypływała i w tym momencie mogą przystąpić do usuwania awarii. Dla pracowników miejskiej spółki awarie w tym miejscu, w okolicy hotelu Sand, to nic nowego. Dlaczego? Bo znajdująca się tu sieć jest w opłakanym stanie. Jest to sieć wodociągowa, która po prostu wymaga już wymiany, bo jest eksploatowana i musimy, mamy tutaj ten problem, że co jakiś czas w tym miejscu powstaje awaria. Także mamy świadomość tego, że ona musi być w miarę szybko wymieniona. Wodociągi mają przygotowany projekt zarówno na nową sieć kanalizacyjną, jak i wodociągową. Z kolei miasto, które kilka miesięcy temu przejęło ulicę Zdrojową od powiatu, planuje jej remont. Jest już wyłoniony projektant, ale terminu rozpoczęcia prac jeszcze nie ma. A właśnie podczas tego remontu wymieniona ma zostać także sieć wodno-kanalizacyjna. Dzisiejszą awarię udało się usunąć po kilku godzinach. Chwilę po 10:00 Zdrojowa była już przejezdna.